Wielkie gratulacje. Bezbłędny przejazd w parkurze podstawowym finału średniej rundy. A tak jakbyś mógł powiedzieć tak na gorąco, jakie tutaj zadania postawił wam gospodarz toru? Cóż, no przede wszystkim jestem bardzo zadowolony i dumny ze swojego konia, bo to pierwszy taki start od roku i nie no, spisał się fenomenalnie. No cały parkur jest ciężki, od jedynki do ostatniej są wymagające zadania, ale nam się udało jakoś zachować i koncentrację i no chyba kluczem jest też dobry rytm właśnie przez cały ten parkur. My to zachowaliśmy i stąd zero. Jak w ogóle oceniasz tutaj rywalizację w Tauron Arenie Kraków? Jak twoje konie się tutaj czują? Widać, że Jutu, no świetnie. Jutu świetnie. Reszta stawki też bardzo dobrze. Pierwszego dnia mam tu 3 konie i wszystkie 3 przeszły na zero swoje klasy. Wczoraj mi nie wyszła duża runda, 1,50 m, ale to na pewno nie z winy konia, to biorę na siebie to. Więc nie no, czują się dobrze i walczymy dalej. Przed tobą rozgrywka. Jaki plan? Czy będziesz ryzykować? Szczerze mówiąc nie wiem. Jeszcze nawet nie znam trasy rozgrywki. I to też zależy wszystko od tego, ilu jeźdźców się dostanie. Na pewno nie będę jakoś mocno forsował tempa, ale będę próbował wygrać też. Dobrze, bardzo ci gratuluję, no bo już świetny wynik, sama kwalifikacja do tej rozgrywki. Także trzymamy kciuki, powodzenia. Dzięki wielkie.